pomarańcze mamy. Portugalia mi się przypomniała, pomarańcze na ulicach wszędzie. O, jak super. A tutaj zaparkujemy. Tu zaparkujemy gdzieś? Okej, okay. O, jak ładnie tu jest. No, bo dzisiaj jest co? Friday, tak? Piątek. No i tu jest jeszcze taki turystyczny okres, wiesz? Good. I jesteśmy w Rapello. Nie w Ravello, w Rapello. Rapallo, sorry. Rapallo. No i jak tutaj jest pięknie, zobaczcie. Ragazze, and we are here with Miss Magdula in Rapallo, yeah. At the restaurant, ristorante pizzeria Vesuvio. Vesuvio, yes, it's typical name from Naples. Yes, of course. And we having, I'm having a pizza capricciosa. Then we have some antipasti, and Magda has branzino, which is a local fish. Mm-hmm. So we're on our way to Portofino. We still have to get there, and it's already like 1:30 or something like that. Well, right? Yeah. No problem, we have all day. Oh, okay, yes, we do. Okay, good. So I don't know if I'm gonna have this walk in Polish or Italian. It seems or to be in English. English, right now it's in English. Non più trai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girano, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle trovando. Właśnie byłyśmy tutaj na lunch Vesuvio. Wow, jakie freski tutaj są piękne. Wow. Bellissimo. Naprawdę. Piękne. Quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesco color, quel vermiglio d'onesco color. Zobaczcie kieszenki. Prosciutto crudo. Non chiudrai farfalloni amoroso, notte giorno di torno girando, delle belle trovando al riposo, ma ci sei tu a dolcino d'amor, delle belle trovando. I część kwiatów pomieszanych jest sztucznych z prawdziwymi. Ja już miałam dzisiaj za dużo słodkości. Tak? Co my sobie? No, czekoladę? Także ja loda na inny dzień sobie zostawię. Ed invece del fandango, una marcia per il fango, per montagni, per valloni. No i tak tu wygląda promenada. Beautiful promenade here in Rapallo. Ja tutaj mamy pomnik, wygląda mi na Krzysztofa Kolumba. Niesamowite niebo tu jest. Quite amazing sky right behind this building, those clouds. Beautiful. Piękne. Taki widok mi przypomina to, jak w Splicie w Croatia.
Wracamy, wjechaliśmy do Margarity. Nie do pizzy Margarita. Nie do pizzy, tylko do miasta. Santa Margarita, czy do świętej Margarity, która jest jednym z takich właśnie urokliwych miasteczek tutaj w Ligurii. A kto to jest ten pan? Nie wiadomo. Trochę chmurzy, także to, że miała być burza, chyba będzie jutro, prawda. Jutro ma niby być brzydko. Jutro ma być brzydko. Znaczy, ja wczoraj się patrzyłam, ale jeszcze zobaczymy. We'll see. Popatrz. Ja już przyzwyczajona jestem. W Portugalii, jak byłam niedawno, jak cały czas padało prawie, także nie zdziwiłabym się. Ja przynoszę pogodę złą. Na Jamajce padało. Jedynie na Bahamas nie padało. Było bardzo, bardzo przyjemne. Okej. Tu jest tutaj park. Jest? Tak wygląda Santa Margarita. Cicho, tak spokojnie jest. Look! Look! Where do they have them from? Skąd oni mają już teraz grzyby? W maju? Ale skąd? Wow! That's first time. Jak pięknie tu jest. I pusto. Tutaj robią focaccia. My friend says you make really good focaccia. Focaccia pizza on focaccia. Yeah, beautiful. Idzie kupić torebkę albo zobaczyć chociaż. No i się podoba torebka tutaj ta. Na wesele brata. Jakieś włoskie, ale ja nie znam. Ale ładna sukienka jest. To jest noga od świni. Taka bardzo szczupła ta świnia była. To musiała być jakaś taka supermodel świnia. Już jest pocięta, jest pocięta. I mamy smalec też. To jest bardzo fajnie mikrofilmowane. Oh god. A to są zrobione z czego? Z marcypana. Z marcypana. Tak myślałam. Czyli z almond. Thank you.
się łódki kołyszą na wodzie. I piękna Santa Margherita. Czy to jest kościół? Czy to jest jakiś zamek, pałac? Ten. Dom. Wow. Villa. Villa. Okej. Okay. Pięknie. O, i zobaczcie, jak tutaj jest pięknie w tej Santa Margherita w Ligurii. Bardzo klimatyczne miasteczko. Piękny port. Mało ludzi. I takie typowe właśnie miasteczko przy wybrzeżu. I nie wiem, kiedy dojedziemy do tego Portofino. To chyba będzie to Portofino, tak jak ja byłam w Varadero na Kubie i szłam do hotelu Iberostar. I po drodze się zatrzymywałam w różnych hotelach, piłam drinki, jadłam i nigdy nie doszłam, bo już miałam chyba z 5 mojitos i wzięłam taksówkę z powrotem do mojego hotelu, a cały czas było docelowo idę do Iberostar Varadero. No i nie doszłam.